obrady 23. Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest nas 14 radnych i nieobecny jest pan radny, pan Andrzej Rybyk. Ma ważne posiedzenie Izby Rolniczej. A więc jesteśmy w takiej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady w sesji 20. podejmować stosowne uchwały. Witam serdecznie na obradach naszej sesji pana Dariusza Kaniowskiego. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza Miejskiego. Witam panią Siarnię, panią Martę Klajski. Witam pana Tomasza Ucińskiego, prezesa zarządu przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Witam serdecznie panią Joannę Kaźmierczak, panią kierownik PGK. Witam serdecznie panią Justynę Lucińską, kierownika referatu geodezji gospodarki na Polanowie. Witam panią dyrektor biblioteki, pani Bożena Bruszak. Serdecznie witam. Bardzo serdecznie panią dyrektor Annę Schlitter. No i wiecie, gdzieś mi się schował. Witam serdecznie pana radnego powiatu koszalińskiego, pana Wiesława Lebiotę. Witam was, szanowni radni. Witam serdecznie sołtysów. Witam serdecznie jeszcze pana dyrektora ZUK-u, pana Andrzeja Kulysza. Witam pana Krzysztofa, panią Kamilę. Tym razem o panie, panu dyrektorze Andrzej nie zapomniałem. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy panie burmistrze są uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie, nie ma. A więc przyjmujemy ten porządek obrad do wiadomości i do realizacji na dzisiejszej sesji. Również nie miałem żadnych uwag dotyczących protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej, a więc też bez odczytywania te protokoły sesji 18 i 19 przyjmujemy. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza Miejskiego o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 stycznia. W międzyczasie również odbyliśmy sesję nadzwyczajną w dniu 17 lutego, gdzie między innymi jedną z najważniejszych uchwał, którą tutaj podejmowaliśmy, to jest zatwierdzenie przez Wysoką Radę inwestycji budowa ścieżki rowerowej na ulicy Żwirowej. W związku z tym, że zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli Koszalińsko, Kołobrzesko-Białogardzki obszar terytorialny przekazał do dyspozycji gminy Polanów kwotę dofinansowania na tą ścieżkę 1 200 000 zł. W związku z tym, że musi być pewna ciągłość budowy tych ścieżek i muszą one być integralną częścią wykonanych już inwestycji wcześniejszych. Czyli tutaj mówimy o ścieżce Jacinki, Centrum Przesiadkowe w Polanowie, Centrum Przesiadkowe w Polanowie, kierunek Rzeczysza Wielka. To w następnym roku będziemy realizować następny etap, czyli od strony ulicy Żwirowej poprzez przystanek przy Urzędzie Miejskim w Polanowie, kierunek Centrum Przesiadkowe. No i oczywiście tutaj z Centrum Przesiadkowego będzie można podążać ścieżkami dalej. Szanowni państwo, również tutaj to informowałem wcześniej, zresztą tu na komisjach, jak i również tutaj w Wysokiej Radzie przedstawiałem, że Darłowska Lokalna Grupa Rybacka zatwierdziła wniosek o dofinansowanie gminy Polanów kwotą 300 tysięcy złotych zagospodarowanie basenu polanowskiego. Te wnioski znajdują się już w Urzędzie Marszałkowskim. Jesteśmy na etapie lekkich poprawek do Urzędu Marszałkowskiego i myślę, że niebawem jako gmina będziemy podpisywać umowę dofinansowanie tego projektu związanego z rybakiem. Również tutaj chcę poinformować,
informować koleżanki i kolegów. Zresztą na pewno widzieliście, bo dużym zainteresowaniem cieszy się ulica Zacisze ostatnio. Realizowaliśmy tą inwestycję. Tutaj Wysoka Rada miała taką informację w ramach dofinansowania Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych. Ta inwestycja pomału dobiega końca. Został położony asfalt na odcinku na terenie gminy Polanów, czyli tutaj do zakrętu przy zjeździe do byłej cegielni. Również dodatkowo położyliśmy nawierzchnię asfaltową na łączniku łączącą ulicę Zacisze z ulicą Kolejową. Również został tam poprawiony chodnik, te przejście od schodów również do ulicy Kolejowej i również tutaj w ramach tej inwestycji poprawiliśmy wjazd do samego Zakładu Usług Komunalnych na ulicy Przytorze. W tej chwili trwają prace takie estetyczne, poprawianie poboczy i tutaj ta inwestycja absolutnie nie jest zagrożona. Tutaj zresztą mieliśmy dosyć długi okres czasu na realizację tego przedsięwzięcia. Również chcę poinformować, że tutaj załataliśmy te duże dziury na ulicy, na drodze do Gołej Góry. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że wbudowanych zostało 12-13 ton masy asfaltowej w te dziury. Również tutaj wreszcie otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie uchylenia decyzji komunalizacyjnej właśnie na działkę znajdującą się na drodze na Gołą Górę. Co to znaczy, że tu gmina Polanów została wpisana według mojej oceny przypadkowo w ramach tej działki. No i myślę, że sprawa pomału będzie się tutaj klarować, tak jak tutaj Państwa informowałem. Również tutaj jesteśmy terenem ostatnio mocno nawiedzanym przez wichury, w wyniku czego również mamy pewne kłopoty. Nowa inwestycja dotycząca wymiany pomp głębinowych w niektórych miejscowościach spowodowała, że te nowe pompy uległy spaleniu w związku z wahaniem napięć. Musieliśmy tutaj dokonać wymiany, tutaj poprzez Zakład Usług Komunalnych. No i tutaj staramy się o ubezpieczyciela zwrot poniesionych strat z tytułu przepalonych tych pomp. Również bardzo dziękuję 6 sołectwom, które aktywnie włączyły się w turniej sołecki, tradycyjny turniej sołecki gminy Polanów. Chcę serdecznie pogratulować zwycięzcy tego turnieju, obecnemu tutaj panu sołtysowi sołectwa Strowinko, panu Grzegorzowi Zabłockiemu. To już chyba tradycją jest, że właśnie te sołectwo tak prężnie działa. Drugie miejsce sołectwo Zadzewo, również tutaj panu Arkowi serdecznie gratuluję. Również zawsze jest tak, że po turnieju gminnym odbywa się turniej powiatowy. Jesteśmy gospodarzem tego turnieju powiatowego. Odbywa się w takim terminie magicznym, bo 8 marca wiadomo, że jest to święto naszych pań. Dlatego również serdecznie zapraszam na halę widowiskowo-sportową w Polanowie. I tutaj przy okazji również powiem, że obrońcą powiatowego tego turnieju jest sołectwo Sowinko, gdzie kapitanem jest nasz pan sołtys, pan Grzegorz Zachowski. Jeszcze raz gratuluję i życzę. Pozostał w dalszym ciągu w sołectwie Sowinko. Wspomniałem o dacie magicznej 8 marca. Również z tego miejsca wszystkie panie, sołectwa, gmin z miasta Polanów serdecznie zapraszam 8 marca do Domu Kultury na koncert Coś na Wesoło, aby również te święto 8 marca tutaj podnieść do rangi bardzo ważnej. Chcę zadedykować ten występ naszym paniom z gminy Polan. Również tutaj chcę poinformować i zaprosić również sołtysów,
w imieniu pani przewodniczącej Forum Powiatowego Sołtysów, pani Ewy Pęczak, że 29 lutego w Bobolicach odbywa się Powiatowe Forum Sołtysów, gdzie udają się również sołtysi z gminy Polan. Tutaj na wniosek pani Ewy Pęczak zorganizujemy transport, dowóz i przewóz. Jeżeli są chętni sołtysi, bardzo serdecznie zapraszam, aby w takim forum brać udział. Również tu chcę poinformować, że z naszego miasta partnerskiego Heder zostało przesłane zaproszenie do odwiedzenia tego miasteczka partnerskiego i 10 lipca delegacja z gminy Polanów uda się na parę dni właśnie do tej miejscowości. Tu już kieruję zaproszenie w kierunku tutaj naszych radnych sołtysów. Kto będzie chciał chętny, oczywiście tutaj ta grupa ma pierwszeństwo. Zobaczymy i następne komunikaty w tej sprawie będziemy starać się tutaj przekazywać. Na razie to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przed wystąpieniem pana dyrektora, pana prezesa Marszałkińskiego jeszcze poproszę raz pana burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sołtysi, zaproszeni goście. Dzisiaj mamy znakomitego gościa, pana Tomasza Łucińskiego, eksperta od gospodarki odpadami, szef całego Krajowego Związku Miast zajmującymi się tą tematyką. No, ekspert wysokiej klasy. Specjalista, który dzisiaj zgodził się, aby również tą swoją wiedzą podzielić się. Co się dzieje na rynku krajowym, światowym, tutaj w naszym rejonie z tymi odpadami. Bo również jako gmina będziemy niebawem podejmować decyzję w postaci uchwał, jak dalej w gminie Polanów powinien funkcjonować system odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym poprosiłem, aby właśnie pan dyrektor pojawił się w Polanowie i za tą jego obecność bardzo serdecznie mu dziękuję, ale zanim dojdzie do tego, że tutaj pan dyrektor zabierze głos, to chciałbym tutaj poprosić panią kierownik referatu geodezji ochrony środowiska, aby przedstawiła krótką prezentację na temat gospodarki odpadami w gminie Polany. Wtedy będzie łatwiej również panu dyrektorowi odnieść się do pewnych rzeczy i również chciałem, żebyście państwo jako osoby tutaj decyzyjne w swoich miejscowościach wiedzieli, co ewentualnie nas czeka, że będzie zmiana stawki na mieszkańca, to nie ulega już żadnych wątpliwości. Myślę, że państwo doskonale śledzicie, jak to wygląda w innych gminach, jak poszczególne rady gmin podejmują uchwały odnośnie zwiększonych stawek. Po prostu tego systemu przy obecnych stawkach na długą metę się nie da zbilansować. A ustawodawca tak to ustawił, że ten system musi się bilansować wpływów z tytułu opłat. Do tej pory w 2019 roku nam to się udało, wcześniej nie, ale chcemy to tak przygotować, aby było wszystko jasne. Dlatego tutaj panią Justynę Plucińską proszę o taką krótką informację na diagramach. Myślę, że to będzie przejrzyste. Państwo się dowiecie, ile statystyczne mieszkanie gminy Polanów produkuje odpadów. Bardzo proszę. No i oczywiście, szanowni państwo, zapomniałem, że zaczęliśmy taką promocję gminy Polanów, bo teraz wyświetliło się piękne logo gminy Polanów. Od samego rana są rozdawane ulotki przyklejane na samochody i również tutaj i Wysoka Rado, i sołtysi w przerwie otrzymają takie naklejki na swoje samochody, aby promować naszą gminę. Oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo proszę panie Justyno o zabranie głosu. Witam państwa raz jeszcze. Przedstawię krótką informację, że bardzo ciężko utrzymać ilości odpadów przetworzonych w gminie Polanów i koszt odpowiedzialny za
gospodarowania tych odpadów. Jeżeli Państwo nie mają przeciwko książę, żeby dostać tutaj mamy dane dotyczące ilości odpadów wytworzonych w roku 2019 i takie zestawienie wygląda od roku 2014. Bo nie wiem, czy wyłącznie rok ubiera, bo jeszcze wcześniej nie słyszy, jeśli nasze dzieci zauważamy ponad 5% wzrost ilości wytworzonych odpadów. To powiem, że jeżeli nie zmieniliśmy się do roku 2014, to jest ponad 30%. Zarządzono, że ta tendencja wojskowa nie utrzymuje się na pewno. Głośniej trzeba mówić. Troszeczkę bliżej mikrofonu, tak? Tendencja wojskowa utrzymuje się, no i tak pozwoli to, że tak będzie. Tutaj mamy takie zestawienie. W roku 2018 była to już 2097 ton. Natomiast w roku 2019 2213 to jest wzrost o 5%, czyli 114 ton. Przeliczony na jednego mieszkańca mamy tutaj szacunkowo około 13 kg. Tak, w roku 2018 320, w roku 2019 330 kg. Koszty poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019 to jest ponad 1,436 tysięcy. To jest ponad 160 tysięcy złotych więcej niż w roku 2018. Także jak Państwo widzą, ilości koszty wzrastają systematycznie, przyczyna ta tendencja, że jeżeli koszty jest tak naprawdę wyraźnie, to na to na jest ponad 11% Gracias.
Dziękuję bardzo, pani kierownik. Bardzo proszę pana prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, pana dyrektora Tomasza Ucińskiego do zabrania głosu. Proszę bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem od 15 lat społecznie prezesem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Jest to izba, która zrzesza firmy samorządowe zajmujące się gospodarką odpadami. Współpracuję ściśle ze Związkiem Miast Polskich i ze Związkiem Gmin Miejskich, czyli organizacjami, które aktywnie działają na polu sugestii i propozycji dotyczących właściwej gospodarki odpadami, ale też i sugerują rozwiązania, które mogą ograniczyć koszty, które w ostatnich latach mocno wzrosły. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, tym bardziej, że pan burmistrz i miasto Polanów, gmina Polanów, byliście prekursorem, jeżeli chodzi o takie nowatorskie metody odbioru i gromadzenia odpadów, rozliczania od tony tych odpadów, czyli faktycznie wywiezionej ilości. Dopiero ustawodawca bodajże dwa lata temu wprowadził obligatoryjnie ten zapis do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. No i gmina i miasto Polanów, czy miasto i gmina Polanów, też byliście państwo jedną z pierwszych organizacji samorządowych czy gmin, które takim zorganizowanym systemem objęły wszystkich mieszkańców. Ja jestem tutaj dzisiaj dlatego, bo znam trochę tendencje w zakresie rynku zagospodarowania odpadów i ceny i koszty, jakie z tym się wiążą. Wieści są takie raczej dramatyczne z tego rynku, to znaczy ustawodawca wprowadził zgodnie z dyrektywami unijnymi szereg obowiązków dla samorządów mówiących o poziomach odzysku, jakie trzeba uzyskiwać w surowcach, obowiązkach segregacji dodatkowych frakcji, jak odpady biodegradowalne. Ale przez 4 lata ostatnie, dodam jeszcze oczywiście o takich restrykcyjnych zapisach w ustawie o odpadach mówiących o monitoringu składowiska, o jakby tendencji ograniczenia zagrożeń pożarowych. Te wszystkie obostrzenia niestety są kosztotwórcze. Zwiększył się strumień odpadów gromadzonych selektywnie, ale nie ma odbiorców. Czyli my segregujemy, mieszkańcy mają świadomość, że segregując gmina czy firma obsługująca gminę sprzeda surowce, zarobi na tym pieniądze i te podwyżki mieszkańców nie dotkną. Ale sytuacja na rynku jest zupełnie odwrotna. O tym decydują, tak bym powiedział, takie makro działania związane z brakiem zagospodarowania odpadów, zwłaszcza odpadów z tworzyw sztucznych. Rynek chiński się zamknął na zagospodarowanie tych tworzyw, bo wszyscy ładnie mówili, że te odpady segregujemy, poddajemy recyklingowi, a w zasadzie rynek chiński te odpady od nas przyjmował. No i dodatkowo nie można składować odpadów, które mają jakąkolwiek wartość energetyczną. Jest to wartość 6 megajuli na kilogram, na przykład węgiel brunatny ma w granicach 14 megajuli, czyli odpad, który ma 6 megajuli na kilogram, nie może być składowany, musi być poddany odzyskowi, ale też musi być poddany takiemu odzyskowi czy recyklingowi, który jest zgodny z ustawą o odpadach. Jeżeli my przyjmujemy do naszej regionalnej instalacji około 60 tysięcy ton odpadów, to z tego 30 tysięcy ton odpadów musimy gdzieś tam oddać, zagospodarować, nie możemy tych odpadów składować. I teraz pokażę, jak w ostatnim czasie, wzrosły ceny różnego rodzaju surowców, które państwo zbieracie i macie obowiązek zbierać ich jeszcze więcej. W 2015 było to 350 za tonę, czyli ładna tendencja, 16 400, 410 w 2017. Ale już w 2020 musimy dopłacać 150 zł do odebranej tony makulatury. A makulaturą jest w zasadzie karton taki czysty plus gazeta czarna, bo wszystko inne, co jest papierem, ale jest za drukowanym różnego rodzaju farbami, jak kolorowe czasopisma, makulaturą już nie jest. Jakby można było, no, jeśli chodzi o gazetowa makulatura, ona też dobrze się sprzedawała, to tendencje państwo widzicie od 340 zł do 10 zł w roku 2020. Jeżeli chodzi o folię, czyli te specjalnie kupiliśmy w naszej instalacji separator, który te folie, takie właśnie drobne reklamówki, które państwo stosujecie w swoich zakupach, te folie separuje i one też wpływają na poziom odzysku. Te folie, w zasadzie tendencja była taka, że w 2015 była jeszcze cena 460 zł za tonę.
18, 10 i w ogóle był problem ze zbytem. Mieliśmy chyba 700 ton woli spracowanej, której nikt nie chciał. No i w 2019 udało się gdzieś tam ten rynek odblokować, bo jesteśmy zdani na tych, którzy odbierają te posortowane surowce. Musieliśmy dopłacić do 230 zł, w 2020 200 zł. Jakaś tam delikatna poprawa nastąpiła, ale jednak jest to 200 zł do spory. Jeżeli chodzi o opakowania wielomateriałowe, czyli różnego rodzaju kartony po sokach, takie opakowania, które składają się z wielu materiałów, aluminium, tworzywa, papier, 130 zł za tonę w 2015, 200 zł trzeba dopłacić w 2020. Jeżeli chodzi o odpady opakowaniowe zmieszane, słynny żółty worek, żółty pojemnik, czyli to tak najbardziej obrazowo pokażę, jak to wygląda. W 2017 roku musieliśmy płacić za jedną tonę do odbiorcy, który rozsortowywał i w naszym imieniu, można powiedzieć, osiągał zadane poziomy odzysku. To było 90 zł za tonę, po przetargu w 2020 320 zł do takiej tony my musimy dopłacić. Jeżeli chodzi o opony, no tych opon teoretycznie nie powinno być, bo każdy, kto ma pojazd, tudzież traktor, z tymi traktorowymi jest najgorzej, powinien w punkcie, gdzie kupuje opony, oddać te opony i te punkty powinny stworzyć system zagospodarowania tych opon, ale tak nie jest, tych opon zbieramy sporo. W ramach akcji gabaryty i w ramach tak, nawet podrzucania do osób śmieciowych tych opon, więc w 2015 roku to był ostatni rok, gdzie płacono jeszcze za tonę. W 2020 trzeba, jak się znajdzie odbiorca, bo w przetargach publicznych, które ogłaszamy, brak jest na przykład w wielu przypadkach odbiorców różnego rodzaju asortyry. I to jest 400 zł za tonę opon trzeba dopłacić. I wszyscy oczywiście wiemy o tym, że te wszystkie podrzucone opony, czy traktorowe, czy inne, no wpływają potem na koszt średni dla mieszkańca, no bo to jest system gminny, czy to jest Koszalin, czy Polanów, czy Sianów. Ten system chłonie wszystkie koszty i potem jest jakby proporcjonalnie rozrzucane to na opłatę od mieszkańca. Paliwo alternatywne, to w przybliżeniu powiem, to są różnego rodzaju opakowania spożyw sztucznych, które są trudno zbywalne. Mielimy to na takie drobne bardzo cząstki i to paliwo jest wykorzystywane w cementowniach do produkcji cementu. Z tego czasu tendencja była taka, że dużo wcześniej, powiedzmy na przełomie roku lat 2005-2006, cementownie nawet za takie paliwo płaciły 150 zł za tonę. Teraz podniosły parametry, czyli nie może tam być chloru, nie może być siarki, czyli złoży, które zawierają te substancje. W 15 jeszcze 60 zł można było dostać za tonę, ale trzeba było zawieźć 600 km tą tonę, żeby znaleźć odbiorcę, bo tutaj w naszych okolicach tych terytorii nie ma. A w 2020 trzeba zapłacić 400 zł za tonę plus cena na transport, który się też wyjęta 100 zł za tonę. Jeżeli chodzi o połowę odpadów, których my nie możemy składować, mówiłem o tym wcześniej, czyli te odpady zmieszane z czarnego pojemnika, z czarnego worka, które trafiają do naszej instalacji, są oddzielane na dwa strumienie odpadów. Jeden strumień, czyli jedna część, to są odpady biodegradowalne, biologiczne, czyli te, które zawierają biologię zawartą w odpadach tych zmieszanych. Druga część to są odpady przeważnie zawierają te tworzywa sztuczne. Nazywamy to roboczo balast, czyli odpady, które stanowią połowę ogólnej masy odpadów trafiających do regionalnej instalacji. Jest tego w granicach 30 tysięcy ton, jeżeli chodzi o instalację sianowską. Ceny, jakie musieliśmy płacić za zagospodarowanie, kształtują się przyzwoicie jeszcze w latach 2015-2018. W 2019 nastąpiło wejście nowych przepisów skracających okres magazynowania dla przerabiających tego typu odpady. I rynek się skurczył, praktycznie nie ma odbiorców na tego typu odpad. Cena 270 zł za tonę, mamy jeszcze kontrakt do końca roku. Zobaczymy, czy ktokolwiek pojawi się chętny na odbiór tego typu odpadu w tym roku. Po prostu w Polsce nie ma instalacji, które tak jak w krajach powiedzmy skandynawskich czy prawie w Unii wybudowali bardzo dużej ilości spalarni i po prostu ten odpad jest tam spalany. Jest tam ustalona jakaś cena, przeważnie 50-70 euro za tonę. Do 100 euro, czyli 400 zł w Polsce. Zawsze jesteśmy innowacyjni w wielu rzeczach, więc przepisy zostały wydane, które mówią, co trzeba zrobić, jakie są restrykcje z tego powodu. Natomiast nie stworzono przemysłu, który by te odpady zagospodarował. Stąd
takie ceny tych surowców. Przewidujemy, że w 2021 cena za jedną tonę tych odpadów energetycznych będzie 500 zł, ale są też jakieś informacje z rynku o 800 zł za jedną tonę. Czyli to są radykalne zmiany. Jeżeli chodzi o kwoty, jakie my wydaliśmy na zagospodarowanie tych odpadów w poszczególnych latach, no to było to 4 113 000 w roku 16, 4 251 w 18, skok 19, podwyżka ceny, ale ona jest i tak jedna z niższych krajów, 19 i 20. Natomiast w 2011 do zagospodarowania tych odpadów potrzeba będzie kwoty przy cenie 500 zł za tonę. 13 milionów przy 2021, bo też mamy takie informacje z rynku, 800 zł za tonę, 21. I to może spowodować no, radykalny wzrost w tych latach 2021 i późniejszy, jeżeli państwo nie stworzy mechanizmu zagospodarowania tych odpadów, a będzie trudno stworzyć przez 3 lata, bo każdy proces inwestycyjny to minimum 3 lata, to te ceny będą drastycznie wysokie. I teraz, jeżeli chodzi o przetargi, które my ogłaszamy jako firma komunalna, musimy te przetargi realizować. Jest brak chętnych na odbiór opon, odbiór folii, odbiór tych odpadów energetycznych. Także tutaj ta sytuacja na rynku, nie tylko w naszym regionie, ale generalnie jeszcze gorzej jest na ścianie wschodniej, na tych południowo-wschodnich województwach. I praktycznie no, tendencja w kraju jest taka, że nie ma co z tymi odpadami zrobić. Jest nowy sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, ma sytuację uzdrowić, ale czy uzdrowi, zobaczymy. Jako Izba spotykamy się z nim na początku marca, przedstawiliśmy te wszystkie problemy, jakie mają wszystkie w zasadzie samorządy w kraju. Te bonity też przesyłali Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich poprzez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, ale praktycznie jak będzie, no, Bóg raczy wiedzieć, dowiemy się tutaj w bliższych miesiącach. Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, które nie przysporzą na przychodu, a są kosztotwórcze, w związku z tym też są przerzucane na cenę, to te nakłady inwestycyjne są związane z tak zwanym monitoringiem, czyli my mamy śledzić cały obszar, prawda, zobaczyć, kto tam przeszedł przez płot i nie wiem, jakby twarz jego była rozpoznawalna, ale ktoś jak chce podpalić coś, to nie chodzi i się nie uśmiecha do kamery, tylko idzie odpowiednio zamaskowany, no ale te nakłady według rozporządzenia na sam monitoring, ten taki wizyjny, to jest 1 300 000. Dodatkowo na system PPOSZ, bo każda hala, każda instalacja musi mieć odpowiedni system PPOSZ, łącznie z klapami dymowymi, no to ta wartość dla nas to jest 4 miliony złotych netto już zimno. Jeszcze jest baza danych odpadowych z Chodziną słuszna ewidencja wszystkich odpadów, ale zeszła bardzo późno i też nastręcza sporo problemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego systemu, no ale 2 etaty trzeba do tej bazy w firmie stworzyć, żeby praktycznie ten system był obsługiwany i działał i na bieżąco była sprawozdawczość. Jeżeli chodzi o magazynowanie odpadów, też weszły te rozporządzenie ministra klimatu z 13 listopada, projekt rozporządzenia i projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Więc znowu, jak będziemy musieli miliony wydać, to niestety będzie to miało przeniesienie na cenę, ale zauważyliśmy, że obecnie rządzący stwierdzili jednak, że wzrost cen dla mieszkańców jest na tyle wysoki, że no, jest duże zaniepokojenie tym, jak ta tendencja będzie się utrzymywać. Jeżeli chodzi o ceny na naszej instalacji w Sianowie, my jeszcze przez ten rok mamy cenę jedną z najniższych krajów, 300 zł dla samorządu za tonę. Jest to cena niska, obok Sławno, czy Kołobrzeg, czy Rymań mają ceny dużo wyższe, ale nakłady inwestycyjne, jakie będziemy musieli poczynić, to spowodują, że ta cena na pewno wzrośnie. Jeżeli chodzi o ceny, które znacie na pewno państwo, ceny kształtują się w granicach 20+, czyli 20 zł od mieszkańca to jest niska cena w kraju. Ceny szacuje się, że przy tym szaleństwie takim, bym powiedział, legislacyjnym i obowiązkach, no i poziomach odzysku, każda gmina musi wykonać poziomy odzysku, ale no, gmina nie jest od tego, żeby odzyskiwać opakowania, które wprowadzał rynek opakowaniowy na rynek, tak bym powiedział, gospodarczy.
W związku z tym gmina, można powiedzieć, jest odpowiedzialna za wszystko, łącznie z tym, że ma wytłumaczyć mieszkańcowi, dlaczego ta cena wzrasta, skoro on sortuje, segreguje, powinna ta segregacja przynosić dodatkowe dochody, ale w tych, jakby to powiedzieć, tendencjach rynkowych tak nie jest. No i praktycznie, jeżeli nie znajdzie się rozwiązanie na zagospodarowanie różnego rodzaju frakcji, albo rząd nie odpuści tych restrykcyjnych przepisów, to te ceny oprócz problemów z zagospodarowaniem odpadów, bo one są jakby takim podstawową bolączką dla wszystkich regionalnych instalacji, to te ceny, no niestety, mieszkańca po kieszeni uderzą. Najniższa cena teraz w regionie to ma bodajże Koszalin, bo to jest chyba lekko poniżej 20 zł, tak przeliczając na mieszkańca. Ceny poszczególnych gminach to jest około 22-25 zł od mieszkańca. Jest to przykre, bo mieszkańcy akurat w gospodarce odpadami są jakby to wiesz ustawowo zobowiązani do poświęcenia swojego czasu, do prowadzenia segregacji, tworzenia, a tutaj Polanowie Zorowy, na punkt selektywnego zbioru odpadów, z panem dyrektorem bardzo dobrze współpracujemy i praktycznie też odbiera z tych trudno dostępnych miejsc odpady, gdzie w zasadzie tam żadna śmieciarka nie dojedzie i te odpady w ogóle nie powinny być zabierane z akurat takich, bym powiedział, domów, tylko to powinno być wzorem innych krajów, ten punkt zorganizowany przy drodze publicznej, żeby śmieciarce, która kosztuje 1 000 000 zł i czasami jak się gdzieś tam zakopie, to 50 000 kosztuje jej naprawa, żeby tam nie jeździć, a pojemnik jest 120-litrowy i trzeba go zabrać z takiego szanownika. Także też trzeba się zastanowić nad tym systemem gromadzenia i odbioru odpadów, bo każdy element jest kosztotwórczy, tak, i to wszystko wpływa na ten. Oczywiście zapraszamy do wizyty w naszym regionalnym zakładzie. Ten zakład kilkadziesiąt 1 000 000 zł od początku lat 90. żeśmy w jego, jakby to powiedzieć, modernizację i przedstawienie włożyli. Nie mamy tam terenów zgodnie z polityką, można powiedzieć, naszą i państwa do składowania odpadów. Raczej jesteśmy zakładem, który przyjmuje rozkładowanie i te surowce czy różnego rodzaju odpady oddaje płacąc lub otrzymując za 2-3% odpadów selektywnie zbieranych jakieś pieniądze do dalszego zagospodarowania. Praktycznie, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną, uważam, że to jest teraz podstawowy element, że on zawsze był, żeby każdy mieszkaniec miał świadomość, w którym momencie jest, jeżeli chodzi o sposób postępowania z odpadami. Ale też jak to w życiu wszystko dynamicznie się zmienia, to już czas, kiedy za każdy surowiec można było jakiś pieniądz dostać i to faktycznie wpływało na obniżenie kosztów dla poszczególnego mieszkańca. Natomiast teraz jest tak, że nie dość obowiązków dużo, to za wszystko trzeba jeszcze płacić. Także jako firma jesteśmy tutaj we współpracy z panem burmistrzem, z panem dyrektorem i państwem do przynajmniej poinformowania szczegółowo o wszystkich rzeczach, które was interesują. Ale rynek nie będzie na pewno w następnych latach łatwy i tutaj gmina stoi przed koniecznością przetargów. Powiem tylko, że był okres taki, gdzie te odpady w niektórych sytuacjach migrowały w różny dziwny sposób. Te ceny były niskie na rynku, dużo firm startujących w przetargach. Teraz czasami się zdarza, że nikt do przetargu nie startuje, zwłaszcza w tych województwach, które zupełnie urynkowiły gospodarkę odpadami. My na przykład, jak byliśmy w Śmieszynie, nawet nas cieszyło, bo było dwóch konkurentów. Gmina zaproponowała cenę 850 zł za jakiś tam, powiedzmy, zakres zadań. My daliśmy 2400, myślałem, że już popłynęliśmy, ale następni dali 2900 i 3300. Czyli generalnie okazało się, że firma komunalna, mimo że jest dużą firmą, potrafi być konkurencyjna. Najgorsze tego wszystkiego to gmina oczywiście nie doszacowała tej kwoty, bo tendencja rynku się radykalnie zmieniła, ale ceny, jakie teraz oferuje rynek, są wysokie. Tutaj Państwo musicie mieć tego świadomość. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie. Jakby były pytania na gorąco, jesteśmy z Państwem radą tutaj. Pani Joanna wie więcej, ja trochę wiem na ten temat, ale jestem ogólnie zorientowany w całej tendencji krajowej. Ale też organizujemy takie spotkanie, jeżeli mogę jeszcze minutkę zabrać, proszę, Burmistrza. Organizujemy takie spotkanie w spalarni szczecińskiej, to wiodąca instalacja w województwie w drugiej połowie marca. Chcemy tam zaprosić dyrektorów firm komunalnych i burmistrzów prezydentów, żeby pokazać, jaka jest tendencja w gospodarce odpadami. Będzie też dobra kancelaria prawna, która powie, co tak bym powiedział konkretnie. Zapraszam.
dlatego, że kiedyś był góra optymizm, niepotrzebne są spalarnie, w ogóle nic jest niepotrzebne, się wszystko samo rozwiąże, a teraz się okazuje, że spalarka szczecińska, która po wykreśleniu koszalińskim miała obsługiwać całe województwo, no ma nadmiar odpadów swoich. Też tam udało nam się parę transportów zawieźć, ale to nie jest ta ilość, która by ustabilizowała cenę i opłaty dla mieszkańców. Burmistrz dostanie stosowne zaproszenie i myślę, że z panem dyrektorem to sobie proszę o konferencję. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Jakby były jakieś pytania, jesteśmy. Dziękuję bardzo panie dyrektorze za waszą ważną informację dotyczącą gospodarki odpadami. Zwracam się do szanownych radnych państwa, sołtysów, o pytania do pana dyrektora, do pani kierownicy są. Jak nie ma, wyjdzie. Nie widzę żadnych pytań. Jeszcze raz dziękuję serdecznie panie dyrektorze. Nie mam tutaj ja, jeżeli mogę. Tak, pan burmistrz, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za tutaj przepiękny wykład i rozjaśnienie sytuacji na rynku gospodarki odpadami. Ale tutaj pan dyrektor na samym końcu wspomniał o spalarniach odpadów. I tutaj myślę, że warto by było, jeżeli mógłbym prosić, udzielić takiej informacji, co tutaj w obrębie miasta samego Koszalina, co się może wydarzyć, jeżeli chodzi o budowę spalarni. Szanowni państwo, obserwują ten rynek nie tylko polski, ale zagraniczny. Przecież tutaj internet jest taką wiedzą, gdzie te spalarnie w innych krajach naprawdę funkcjonują bardzo dobrze. My w jakiś sposób się ich boimy, ale czy warto się tego obawiać i czy nie ma innej drogi, jak właśnie jest utylizacja tych odpadów poprzez budowę spalarni, a co za tym idzie obniżenie stawek dla przeciętnego mieszkańca naszego regionu. Panie dyrektorze, można by było na ten temat. No przyjemność, powiem szczerze, bo tendencja w Unii jest taka, że nie wolno spalać już teraz odpadów zmieszanych, czyli tych takich zmieszanych ze wszystkim, tak, plastik, makulatura, szkło, odpady organiczne. Unia doszła do wniosku, że ma dużo tych, powiedzmy, spalarni na swoich terenach starej Unii. Z drugiej strony wymyślono dyrektywę Zero Waste, czyli zero odpadów, czyli wszystko ma być poddane recyklingowi. Oczywiście docelowo jest to fajny pomysł, ale przy tych milionach ton w Polsce szacuje się około 5 do 8 milionów ton odpadów, które krążą, a powinny być unieszkodliwione, przynajmniej spalone. Więc ta dyrektywa jest fajna, ale ona spowodowała zatrzymanie budowy spalarni odpadów zmieszanych. Czyli Polska powinna mieć jeszcze przynajmniej 10 takich spalarni, żeby ten problem ustabilizować i rozwiązać. Bo spalarnie z dotacją unijną mają cenę na bramie w granicach 250 zł za tonę. A cena tutaj, którą państwu pokazywałem w regionalnych instalacjach, to już jest 400 plus przeważnie, a zagospodarowanie odpadów energetycznych od 500 do 800. Czyli gdyby te spalarnie były, ten problem taki, bym powiedział, byłby mniejszy. Teraz jest tendencja też taka do budowy spalarni nie giganty, 200 tysięcy ton, 150 tysięcy ton, ale raczej zakładów, które by produkowały energię z odpadów, energię elektryczną również, czy na potrzeby gminnych systemów ciepłowniczych, czy na potrzeby zakładów, które są energochłonne, wydają duże pieniądze na gaz, czy na innego rodzaju paliwa, a mogłyby to zastąpić paliwem z odpadów. Narodowy Fundusz ma pieniądze na ten cel, są to pieniądze nieduże, na małe jednostki 5-10 tysięcy ton, około 60 milionów złotych, 20 milionów złotych jest dotacji. I myślę, że jeżeli ten program nie wystartuje, to naprawdę będzie dramat z odpadami, ale jest tendencja taka, że myśli się o tym, żeby te spalarnie jednak powstały, bo one by przynajmniej zagospodarowały i przetworzyły w energię, czy ciepłą, czy elektryczną, tego rodzaju paliwo, jakim są odpady. Oczywiście obawa przed spalarniami jest to taką obawą, że w ogóle nie wiadomo, co tam za dioksyny, czy jakieś toksyczne substancje się wydobywają. Emisja spalin z spalarni odpadów jest kilkadziesiąt razy niższa niż z każdej kotłowni, którą dysponuje gmina. Znaczy to oczyszczanie rzeczą ewidentną, pozbywamy się odpadów mających wartość energetyczną. Jeżeli nie znajdzie się sposób na recykling, a konsumpcyjne przyzwyczajenia mamy takie, że jednak te odpady są produkowane i wytwarzane, to praktycznie jest to jedyny sposób zagospodarowania. Koszalin od takich, bym powiedział, pomysłu na spalanie dużo, około 90 tysięcy ton,
Szacowany koszt tej budowy to ponad 400 milionów. Z różnych względów zrezygnował z tego, bo przy przepisach ówczesnych była obawa, że w ogóle tych odpadów nie będzie. Gdybyśmy ją wybudowali, to by były żniwa teraz na tych polach, no ale nie będzie. Więc też rozważa budowę mniejszej instalacji na około 15 tysięcy ton. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, planuje to rozbudować. Ale to też jest odległość około 5 lat. Także my jako firma, oczywiście jest to pozytywny kierunek, jeżeli rząd oczywiście stworzy takie też warunki, które ustabilizują to, nie to, że ktoś teraz góra potrzebuje, a za 3 lata powiedzą nie, zmieniamy, bo tendencja się zmienia. Musi to być stabilizacja dla inwestora, czy to będzie inwestor gminny, czy inwestor prywatny do budowy tego typu obiektów. I wydaje mi się, że w przeciągu 2-3 miesięcy powinny zapaść jakieś decyzje. Czy one usankcjonują ten rynek taki trudny, który jest, zobaczymy, czy jednak rząd wyjdzie naprzeciw i stworzy warunki dla zagospodarowania odpadów i jednocześnie powstrzyma tą tendencję wzrostową opłat dla mieszkańców. Polanowie też taka szpolaria na 5 tysięcy to mogłaby powstać. Oczywiście rachunek ekonomiczny i czy to jest rzecz opłacalna. Mówię o jakiejś melodii przyszłości, ale trzeba to rozważać o jakichś kalkulacjach takich, czy w partnerstwie publiczno-prywatnym, czy z własnych środków, bo może się okazać, że teraz będzie tendencja, jak kiedyś w spalarnie były B, to teraz każdy, kto chce wybudować i zagospodaruje, będzie ile widziany, jeżeli chodzi o ten cały proces zagospodarowania. To tyle, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do pana dyrektora? Nie widzę, panie dyrektorze. Serdecznie dziękuję za udział, za bogatą informację. Dziękuję pani kierownik. A my ogłosimy sobie 10-minutową przerwę. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Jesteśmy na dyspozycji.
Wyobrażujemy ocena pracy Polonowskiego Ośrodka Kultury i Sportu tą tematykę omawialiśmy bardzo szczegółowo na komisji Oświaty Kultury, które odbyło się to posiedzenie komisji w Sieciach Przywiejskich w Jacinkach. Pani dyrektor złożyła obszerną informację dotyczącą funkcjonowania działalności Polonowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Zapoznała z działalnością nie tylko samego popisu, ale i sieciów wiejskich. Ta informacja była bardzo bogata. Czy pani dyrektor chce coś uzupełnić do tego sprawozdania, które otrzymała komisja? Czy są pytania do pani dyrektor związane z działalnością? Proszę o przerwę, pan Sutys. Mam pytanie do pani dyrektor odnośnie siedzicy w Gawnie, ponieważ to z panią dyrektor teraz rozmawialiśmy, jest brak współpracy pomiędzy Sołtysem, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń, a panią, która się opiekuje siedzicą. W związku z tym mam pytanie, czy Sołtys nie może dysponować drugim kompletem klucz do siedzicy, żeby móc korzystać w ogóle z tych pomieszczeń. Dziękuję bardzo. Na temat działalności, czy z państwa radnych są pytania? Nie, czy pani dyrektor może odpowiedzieć? No mogę odpowiedzieć oczywiście. Do tej pory nie praktykowaliśmy czegoś takiego, żeby posłowie się mieli klucze. Myślę, że jest to wniosek do przedyskutowania. Tam, gdzie są koła gospodyń miejskich, rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby przedstawiciele tłumu mieli swoje klucze, ale to też z drugiej strony wiąże się z tym, że wszędzie jest monitoring. Ja teraz musiałabym wszystkich wtajemniczać kody monitoringu. No będzie to pewien problem, bo służby, które tym zawiadują, one też potrzebują kolejne hasła, tak? Nie chciałabym, żeby jak największa liczba osób miała te hasła, ale myślę, że tu indywidualnie z dopisami możemy się ustawiać, tak że tutaj nie ma jakiegoś przeciwstawienia z mojej strony. Myślę, że uważam to dopisami, jak się spotkamy, to sobie to wyjaśnię. No, prawo słowecką, panem radnym. Kołem gospodyń, tak, celem ustalenia tych działań. Tak, dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji oświaty, kultury, opinie. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan przewodniczący, członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych mieli posiedzenie jednej z naszych świetnych, była to oświetlica w Jacinkach, przesłuchali obszernie sprawozdania, które przedstawiła pani dyrektor, zarówno jeżeli chodzi o pracę Polonowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, jak i naszych świetnych. Komisja rewizyjna także przyglądała się pracy Polonowskiego Ośrodka Kultury i Sportu i nasza opinia była jednogłośnie potwierdzona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również uczestniczyłem też w posiedzeniu komisji, która ocenia pracę Biblioteki Miejskiej. Byliśmy na spotkaniu, pani dyrektor nas zaprosiła do Biblioteki Miejskiej i też otrzymaliśmy jako komisja bardzo obszerną informację dotyczącą funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Polanowie. Ta informacja była dla nas o tyle ciekawa, że niektórzy radni po raz pierwszy widzieli bibliotekę i jej funkcjonowanie. Ocena jest wysoka. Nasza biblioteka jest w czołówce województwa zachodniopomorskiego. Bibliotek małych miasteczek. Czy pani dyrektor chce uzupełnić informację dotyczącą funkcjonowania biblioteki? Szeroko wszystko powiedziane na komisji jednej i na komisji telewizyjnej, jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo, jak będę mogła to odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Zwracam się do szanownych radnych. Czy są pytania do pani dyrektor? Czy są pytania dotyczące funkcjonowania Biblioteki ze strony Sołtysów? Nie widzę. Bardzo proszę jeszcze raz panią przewodniczącą o opinię. Wysłuchanie sprawozdania pani dyrektor i po tej sytuacji pan przewodniczący, my oczywiście wydaliśmy pozytywną opinię, jeżeli chodzi o funkcjonowanie bibliotek i bibliotek na terenie naszej gminy. Także obydwu panią dyrektor serdecznie gratuluję.
Dziękuję bardzo. Należą się rzeczywiście te oklaski, podziękowania dla pani dyrektor, pani Popisu, pani dyrektor oraz biblioteki, bo komisja nie miała żadnych zastrzeżeń, jest bogata oferta pracy zarówno Popisu, jak i biblioteki. Jest to zasługa również pracowników, dlatego też proszę podziękować pracownikom w imieniu Rady Sołtysu za funkcjonowanie tych placówek. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze. Szanowni Państwo, wpłynęła jedna interpelacja dotycząca sprawy, złożył ją pan radny, pan Piotr Wodyk. Zwracam się z prośbą o poprawienie stanu ścieżki prowadzącej z ulicy Partyzanckiej przy budynku nr 17 do kładki prowadzącej na ulicę Ogrodową. Prośby są uzasadnione tym, że po częstych opadach deszczu mieszkańcy oraz młodzież chodząca do szkoły ma problem z przejściem tego odcinka. Podpisał pan radny Piotr Wodyk. Tą interpelację poprzednią na zwyczajnej sesji pana radnego Mariuszkiego. Czytam rzeczywiście stan drogi z krągu do lasek jest niedobry. Ale to złożyliśmy. Proszę, celem interwencji powiecie jednym i drugim odnośnie łatania dziur na tych drogach powiatowych z krągu do lasek. Buszyna. No właściwie Buszyna, tak. Zwracam się do Państwa sołtysów. Proszę o zgłaszanie wniosków. Proszę bardzo, pan sołtys Gołej Góry, może tak będzie po kolei. Chciałem podziękować panu burmistrzowi za realizację tej nagrody, tej drogi naszej. No, rzeczywiście tych dziur, jak mamy gdzie widzimy, 13 ton masy poszło, także te dziury były dosyć duże. Na pewno na długo to nie starczy, także bardzo proszę, żeby dalej to monitorować, ten temat. A tak przy okazji, jestem jeszcze przy głosie, ostatnio też przejechałem się po tych wszystkich jeszcze miejscowościach przy okazji tam rozdawania tych podatków, tych z podatkami. I się okazuje, że praktycznie dojazd do tych miejscowości no, jest też bardzo utrudniony, bardzo tragiczny. To głównie chodzi o Pieczyska, chodzi o Gorskowo i tak dalej. To są drogi praktycznie, które lecą przez lat, ale to są to w zasadzie drogi gminne. Gdyby można było to w jakiś sposób coś tam, być może z Nadleśnicą, bo tam Nadleśnicą praktycznie bardzo mocno drogi niszczy, żeby ewentualnie coś w planach przynajmniej, żeby ci mieszkańcy też mieli szansę od czasu do czasu przyjechać chociaż do Polanowa. Także to tylko z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Pani sołtys, bardzo proszę. Nasza wioska jest mała, ale mimo wszystko procentowo dzieci jest dziewięcioro. Mam prośbę, żeby naszą małą wioskę ewentualnie, jeżeli się to będzie działo, to przyczyny, my z dziećmi przybędziemy, ponieważ my przy budżecie 50 zł miesięcznie bardzo ciężko nam gdzieś zorganizować takiego ciekawego, także proszę o zaproszenie, jeśli się uda. Gdzie wiem, jeżeli to jest gdzieś, zalecam jednak być facebookowy, bo to jest cały kontakt z Gołogórą, z Żydowem, z Świerczym, no to mam kontakt, czy wiemy, że coś się dzieje, no to wtedy jedziemy. A drugie spostrzeżenie takie ogólne moje, jak to zwykle ja zawsze to nie chcę powiedzieć. Mianowicie takie spostrzeżenie mieszkańców, przyjezdnych gości, wszystkich, w skali nawet Polski, moich mieszkańców wsi przychodzą do mnie i mówią ludzie, może coś by się dało zrobić, jakąś petycję. Oczywiście to jest takie pierwsze moje zdanie publiczne, jakie wypowiadam, bo już się stymuluję. Mianowicie wycinka lasów, no to wszystkich razi. Jednakże wiem, że to jest zjawisko takie nadmierne, jednakże naszym tutaj przy naszym logo pięknym chcielibyśmy, żeby te grupy były takie luce. Widoczne jest to w miejscach takich, które są na tych zakrętach na miasto. Ja tu gdzie nie dojeżdżam, może skąd ten ból, ale jednak ten starodrzew jest naszą taką tutaj
turystyczną krajobrazową wizytówką, zaletą. Zupełnie nie wiem, to takie zaraz będzie kropka, ale na razie jesteśmy wszyscy tego świadomi. Nie wiem, jak to ugryźć, jeśli chodzi o naszą właśnie gminę. Nie wiem, jeżeli te wycinki muszą być takie intensywne, będą bardziej w głębi, bo jednak jeszcze tylko szybkie zakończenie zdaniem takim, że mam takiego starego grzybiarza Wrocławia, mam 75 lat, znam doskonale te wszystkie żółtki, chodzi całymi dniami od 5 lat na grzyby. W ubiegłym roku jesienią wracał z lasu z łzami w oczach, mówiąc: Pani Kasiu, jak takie buki można zamienić na pieniądze? Dziękuję bardzo. Pan profesor Gartman. Ja mam taką prośbę tylko zakończenie wycinki drzewa, który jest w pasie drogi gminnej w miejscowości Garno, to chodzi o plon. Ponieważ tam przy podejściu tego drzewa, tam jest potrzebne sprzęt z wysięgnikiem, prawda, do wycięcia tego drzewa i no zaraz nam ucieknie termin zezwolenia na wycięcie tego drzewa. Prawda? Dziękuję. Proszę bardzo, pan Sobrzec, proszę. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie co do zakazu, który jest na drodze do Wysięgi. Tam jest 15 ton. A tego zakazu tam nikt nie respektuje. Tam latają Biedronki, Polo, nie mówię już o składach z drewnem, które po prostu 20-30 składów dziennie jeździ. Ta droga jest pięknie zrobiona. Ta droga w tej chwili już jest pozapadana w niektórych miejscach. Także tam za 2-3 lata to będziemy po prostu tą drogę mogli po prostu grabiami zgrabić śladu. Mam już pana radnego policjanta. Ja mam pytanie, ile ostatnio zostało może wystawionych mandatów ludziom, kierowców, którzy przyjeżdżają tamtędy i mamy zakaz tych 15 ton. A gdzie, jaką drogę? Naszą na Bielę. Od głównej drogi Kształtów Polanów do nas do góry jest zakaz ruchu 15 ton i tam tego nikt nie respektuje. Tam po prostu może starać, tam będzie... A tam na ziemi, w tym obszarze chronionym chyba, tak? Tak. Pokażę sobie. Proszę, czy są jeszcze wnioski z państwa sołtysów? Nie widzę. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 20/152/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji infrastruktury budżetowej o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury opiniuje pozytywnie następujące uchwały. Uchwały nr 20/152/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Uchwały nr 20/153/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowych od Państwowej Inspekcji Prawnej przez Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uchwały nr 20/154/20 zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania kosztów szkolenia zawodowego nauczycieli, ustalenie specjalności form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których programy prowadzącym jest gmina Polanów. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 152. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 20/153/2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy są zapytania dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 20/154/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli.
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Prądy. Nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęcie tą uchwałę. Bardzo proszę panie burmistrzu o zabranie głosu zapytań sołtysów. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zapytanie czy interpelację pana sołtysa, pana Marka Pietrzaka, to odpowiem może tak bardzo, bardzo ogólnie. No, cieszę się, że ta droga do Gołej Góry została połatana, tak to nazwę. Należałoby ją niewątpliwie zamknąć powierzchniowo, żeby w dalszym ciągu nie niszczała. I myślę, że prowadzimy w tym kierunku rozmowy. Wspomniałem również o tym, że ta droga, wcześniej taka informacja była, ma trzech właścicieli. Jednym z właścicieli tutaj blisko Gołej Góry to jest właśnie gmina Polanów i myślę, że z tym to nie ma problemu. Następnie 350 metrów, 360 metrów właścicielem jest gmina Bobolice i prawie 1,5 kilometra właścicielem tej drogi jest Skarb Państwa, o której tutaj tak rozmawiamy, tak, gdzie tutaj w imieniu Skarbu Państwa według mnie nadzór nad tą drogą będzie sprawował pan starosta. I myślę, że tutaj w tych sprawach z powiatem się porozumiemy. Również rozmawiałem w tej sprawie również z panią burmistrz Bobolic. Czasami jest tak, że jeżeli jest się właścicielem, to się nie bardzo człowiek chce przyznać, bo to są nakłady, tak, ale musimy się w jakiś sposób tu porozumieć po sąsiedzku i to wszystko pouzgadniać. Poruszył pan temat, właściwie odpowiem, że generalnie w tym okresie wszystkie drogi gminne, te nieutwardzone, drogi piaskowe, szanowni państwo, po tak dużych opadach, które obecnie spadają, no właściwie no są rozjeżdżone, jeżeli są intensywnie używane. Dlatego obecnie niewiele na tych drogach będziemy mogli zrobić, bo to są wyrzucone środki finansowe. Trzeba poczekać do czasu, kiedy to wszystko przetchnie. Nie ukrywam, że mamy z niektórymi drogami problem, bo są zalewane. Mówimy tutaj o drodze gminnej, ale również taka droga Sowinko-Kościernica została zalana, nieprzejezdna. Te wielkie ilości wody spływają z tych pól. Jeżeli nie jest to wprowadzenie, gdzieś tam jakaś melioracja jest zapchana, to mamy wtedy problem. Dlatego tutaj interwencje prowadzimy na bieżąco. Tam, gdzie była zalana droga gminna, to również chcemy troszeczkę ją wynieść, bo jeżeli była zaniżona, tak żeby ułatwić jakiś tam przejazd, ale również proszę zwrócić uwagę na to, że dysponujemy również w tym paragrafie drogi ograniczonymi środkami finansowymi. Mamy dopiero miesiąc lutego. Zawsze tutaj państwu tłumaczę, że gmina realizuje swój budżet dochodowy w oparciu o 12 miesięcy. Dlatego nie możemy wydawać środków finansowych w ciągu dwóch miesięcy, a później nic, bo po prostu nie mamy z tego tytułu dochodów. Dlatego racjonalnie staramy się tymi środkami gospodarować. No i tu państwu również mówiłem, że mamy ten budżet lekko deficytowy, tak, i ten deficyt z czegoś będzie trzeba pokryć. Dlatego też musimy się tutaj zastanawiać, jak to ma wyglądać. Szanowni państwo, tutaj pani sołtys Zaglewa, pani Katarzyna Marzulis. Przepraszam się państwo. Przepraszam, ale to... proszę państwa, pani sołtys Katarzyna Marzulis, odnośnie petycji, ja to taką w imieniu tutaj wystąpię z zapytaniem do pana nadleśniczego. Myślę, że tutaj
na pewno udzieli tam tej informacji, żebyśmy mogli tutaj na sesji odczytać, ewentualnie, jeżeli Państwo uważacie, zaprosić na sesję, żeby po prostu no, udzielił jakichś informacji odnośnie gospodarki leśnej. Tak, bo na pewno z czegoś to wynika. To nie jest na pewno samowola. Lasy Państwowe działają na podstawie planów urządzania lasu, ale myślę, że to lepiej zabrzmi, kiedy to osoba tutaj zarządzająca zasobami leśnymi na terenie gminy Polanów odpowie. Tutaj pan sołtys z garb na wycinkę klonu. Przepraszam, że... bo ten temat to jest ten temat stary, tak? Tak, tak. Tam trzy podejścia były, ale potrzeba, mówię, wysięgnięcia. To bym prosił po sesji od razu tutaj do pani Justyny Plucińskiej podejdziemy, żeby ten temat od ręki załatwić, żeby tutaj do niego nie wracać. Tutaj pan sołtys z Wielinia wystąpię, Szanowni Państwo, do zarządcy tej drogi, czyli do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Faktycznie również mieliśmy udział w tej drodze, bo wykonywaliśmy dokumentację, ale również jakiś tam finansowy. Szkoda, żebyśmy mieli zmarnować. Niewątpliwie również wystąpię do policji tutaj z ukłonami, żeby te patrole tam jednak, jeżeli są te znaki, to żeby jednak były egzekwowane, to również wystąpię z pismem tutaj do policji, żeby po prostu ta droga była monitorowana i żeby były przestrzegane te tonarze. To tyle. To na wszystkie interpelacje tutaj czy zapytania odpowiedziałem. Dziękuję bardzo. Pan radny? Jak mógłbym dodać jeszcze przypomnę tylko o funkcjonowaniu krajowej mapy zagrożeń. Tam również możemy kliknąć całkiem anonimowo nawet. Taką interwencję, wtedy jest to weryfikowane przez odpowiednie jednostki. W tym przypadku będzie w ruchu drogowego w Koszalinie, będzie to sprawę sprawdzał. A co do tematu na przykład leśnego, mamy jeszcze służby Straży Leśnej, która również tą tematyką na pewno się zajmuje. Trzeba po prostu poinformować. I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, szanowni goście zaproszeni, szanowni sołtysi. Bardzo nas serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję panu burmistrzowi, pani skarbnik, państwu dyrektorom, panu dyrektorowi Kuleszy. Dziękuję radnym, dziękuję sołtysom za udział w aktywnej sesji. Dziękuję pani Kasi, panu Pustolfowi. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek 20. sesji. Obrady 20. sesji Rady Miejskiej w Polanowie uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.